Robert i Howard. Conan Barbarzyńca. Feniks na mieczu. Rozdział pierwszy. Powinieneś wiedzieć, mój drogi książę, że czas między zagładą Atlantydy, kiedy to ocean zalał jej wspaniałe miasta, a latami wzrostu potęgi synów Ariów, to złoty wiek niezwykłego rozkwitu pysznych królestw, rozciągających się po świecie niczym drogocenne kobierce pod gwiazdami. Nemedia, Ofir, Brytunia, Hiperborea, Zamora z czarnowłosymi niewiastami i nawiedzonymi wieżami, rycerska Zingara, Kotch graniczący z pastwiskami Szemu, pełna skrytych w cieniu katakumb Stygia, Hyrkania, które jeźdźcy nosili zarówno stal, jak i jedwab i złoto. Lecz najdumniejszym królestwem świata była Akwilonia, rządząca niepodzielnie na uśpionym zachodzie. Tamto pojawił się Conan, czarnowłosy, z posępnym spojrzeniem i mieczem w dłoni. Złodziej, szabrownik, zabójca, skory tak do melancholii, jak i uciechy, aby zadeptać dumne trony ziemi stopą odzianą w sandał. Kroniki nemedyjskie. Nieziemska ciemność i cisza, jaka zapada zazwyczaj przed świtem, spowiła cienistą basztę i błyszczące wieże. Cztery zamaskowane postacie wymknęły się chyłkiem z drzwi otwartych przez ogorzałą dłoń i pobiegły w głąb cienistej alei, jednej z wielu, tworzących prawdziwy labirynt tajemniczych, krętych ścieżek. Szczelnie otuleni płaszczami mężczyźni w milczeniu, niczym duchy, zagłębiali się w mrok. Za nimi, w obramowaniu na wpół otwartych drzwi, widniała sardoniczna twarz. Para diabolicznych oczu błyszczała złowrogo w ciemności. Idźcie w mrok, nocne stworzenia, zadrwił człowiek u wrót. Głupcy, wasze przeznaczenie goni swój ogon jak ślepy pies, a wy nie macie o tym pojęcia. Zamknął drzwi na zasłonę i poszedł na piętro domu ze świecą w dłoni. Był to ogromny mężczyzna o ciemnej karnacji, którego ogorzała twarz zdradzała stygijską krew. Wszedł do wewnętrznej komnaty, w której wysoki i szczupły mężczyzna odziany w znoszone aksamity leżał na jedwabnej kanapie jak leniwy kot, siorbiąc wino z wielkiego złotego kielicha. A więc, Ascalante, powiedział Stygijczyk, odstawiając świecę. Twoje kukiełki wymknęły się na ulicę jak szczury ze swoich nor. Posługujesz się dziwnymi ludźmi. Posługuje się? Odparł Ascalante. Ależ nie. Oni uważają, że to ja jestem ich narzędziem. Od miesięcy, odkąd czwórka rebeliantów wezwała mnie z południowej pustyni, mieszkałem w samym sercu moich wrogów, kryjąc się za dnia w obskurnym domu i przemykając nocą przez ciemne aleje i jeszcze ciemniejsze korytarze. I udało mi się to, czego nie mogła osiągnąć zbuntowana szlachta. Posługując się nimi, a także wykorzystując agentów, którzy nigdy mnie nie widzieli, sprawiłem, że całe imperium przesiąkło buntem i niepokojem. Pracując w cieniu, spowodowałem upadek króla, który zajmował tron słońca. Na Mitrę, sam byłem mężem stanu, zanim zostałem banitą. A ci głupcy, którzy uważają się za twoich panów? Nie dalej będą myśleć, że im służę, póki nie wypełnimy naszej misji. Kim oni są, by mierzyć się z przebiegłością Ascalante Volmana? Skarlały hrabia Karabanu. Gromel, olbrzymi przywódca Czarnego Legionu. Dion, otyły baron z Attalus. Rinaldo, minister półgłówek? To ja przywróciłem im siłę i obudziłem drzemiącą w nich nadzieję. A kiedy przyjdzie czas, pokonam ich, ich własną bronią. Ale to melodia przyszłości. Dziś zginie król. Kilka dni temu widziałem imperialne szwadrony opuszczające miasto, oświadczył Stygijczyk.
pojechali na granicę, bo zaatakowali ją Piktowie. Oczywiście dzięki mocy pewnych trunków, jakie przemyciłem, aby ich otumanić. Bogaty Dion zapłacił za wszystko. Volmana natomiast umożliwił nam dysponowanie resztą oddziałów imperialnych, które zostały w mieście. Łatwo było przekonać króla Numę, aby zażądał obecności hrabiego Trocera z Poitanii, seneszala Aquilonii. Oczywiście, aby uczynić zadość jego honorowi, będzie go eskortować imperialna gwardia wraz z jego oddziałami w towarzystwie Prospera, prawej ręki króla Conana. Co znaczy, że w mieście zostanie jedynie osobista straż króla i Czarny Legion. Dzięki Gromlowi przekupiłem oficera tej gwardii, aby o północy zdjął mężczyzn ze straży przy drzwiach. Potem wejdę do pałacu przez sekretny tunel z moimi 16 zbirami. Kiedy król zginie, nawet jeśli ludzie nie powstaną na powitanie nowego, Czarny Legion Gromla wystarczy, by utrzymać miasto i koronę. A Dion myśli, że jemu przypadnie korona? Tak. Ten tuścioch uważa się za naturalnego dziedzica korony, bo w jego żyłach płynie jakaś kropla królewskiej krwi. Conan popełnił błąd, pozwalając żyć pociotkom starej dynastii, której wydarł koronę Aquilonii. Volmana chce mieć wielkie wpływy, jakie miał w czasach dawnego reżimu, by uratować podupadły majątek. Gromel natomiast nienawidzi Palantidesa, twórcy czarnych smoków i uparty jak każdy bosończyk, żąda dla siebie dowództwa armii. W przeciwieństwie do nas wszystkich, Rinaldo nie ma osobistych ambicji. Widzi w Conanie krwawą rękę i szorstką stopę barbarzyńcy, który nadszedł z północy, by plądrować cywilizowane ziemie. Idealizuje króla, którego Conan zabił, by sięgnąć po koronę. Pamięta tylko, że poprzedni władca był mecenasem sztuki, zapominając o jego okrucieństwie. A lud zapomina wraz z nim. W mieście śpiewano już całkiem otwarcie lament po królu, w którym Rinaldo opiewa zmarłego króla i nazywa wyniesionego na tron barbarzyńcę Conana dzikusem z otchłani o czarnym sercu. Conan się z tego śmieje, ale ludzie złorzeczą. Dlaczego nienawidzi Conana? Poeci nienawidzą władzy. Dla nich doskonałość jest gdzie indziej. Uciekają od realiów w sny o dziwnych dziejach i marzeniach o przyszłości. Rinaldo jest idealistą z rozgorączkowaną głową. Uważa, że podoła obaleniu tyrana i uwolni lud. Jeśli chodzi o mnie, cóż. Jeszcze niedawno moją jedyną ambicją było najeżdżanie karawan do końca moich dni. Teraz stare sny wracają. Conan zginie, a królem zostanie Dion. Ale on też zginie. Tak jak każdy, kto mi się sprzeciwi. Czy to od ognia, żelaza czy zatrutego wina, w pędzeniu którego wszakże jestem mistrzem. Ascalante, król Aquilonii. Jak ci się to podoba? Stygijczyk wzruszył szerokimi ramionami. Był czas. Rzekł z nieukrywaną goryczą. Gdy i ja miałem swoje ambicje, przy których twoje wydają się marne i dziecinne. Jak nisko upadłem. Ci, którzy dawniej byli mi równi, i moi wrogowie wielce byli zdziwieni, widząc Tchota Amona od pierścienia jako banitę i niewolnika, cudzoziemca wspierającego nędzne ambicje baronów i królów. Zaufałeś magii i szarlatanom, odparł Ascalante beztrosko. Ja wierzę tylko w swoją przebiegłość i miecz. Przebiegłość i miecz są niczym wobec mądrości mroku. Zagrzmiał Stygijczyk, a jego oczy groźnie rozbłysły. Gdybym nie zgubił pierścienia, byłbyś na moim miejscu. Niemniej, odparł niecierpliwie Banita, to na twoich plecach widać pręgi po moim bacie i zapewne wkrótce będzie ich tam więcej. Nie byłbym taki pewien. Diabelska nienawiść pojawiła się na chwilę w oczach Stygijczyka. Nie wiem jak, ale pewnego dnia odnajdę pierścień i wtedy zaklinam się na wężowe Quiseta. Zapłacisz mi za wszystko. Aquilończyk o gorącym temperamencie wstał i ciężką dłonią uderzył go w twarz. Tot zachwiał się i krew poczęła spływać mu z ust. Nie wywyższaj się zanadto, psie, warknął Banita.
Uważaj. Wciąż jestem twoim panem i znam twój mroczny sekret. Jeśli masz odwagę, idź na dach i krzycz, że Ascalante jest w mieście i knuje przeciw królowi. Wiesz, że tego nie zrobię, wymamrotał Stygijczyk, ocierając krew. Owszem, szyderczo i bez nadziei w głosie odpowiedział Ascalante. Bo jeśli zdradzisz mnie, bądź uciekniesz i ja zginę, dowie się o tym kapłan Eremita z południowej pustyni i złamie pieczęć manuskryptu, który oddałem pod jego opiekę. Kiedy go przeczyta, nim minie północ, wiatr z południa rozniesie wieści po całej Stygii. Gdzie się wtedy ukryjesz, Tot-Amonie? Niewolnik zadrżał, a jego ciemna twarz pobladła. No dobrze, dość tego. Ascalante władczo zmienił ton. Mam dla ciebie robotę. Nie ufam Dionowi. Poprosiłem go, by pojechał do swojego hrabstwa i został tam do wieczora, póki nie wykonamy zadania. Ale ten tłusty głupiec nie mógł dziś opanować nerwów przed obliczem króla. Jedź za nim. Może dościgniesz go w drodze. Jeśli nie, jedź prosto do jego włości i zostań tam, póki po niego nie poślemy. Nie spuszczaj go z oka. Jest takim tchórzem, że mógłby uciec i w panice zdradzić Conanowi cały spisek w nadziei, że uratuje swoją skórę. Jedź. Niewolnik, maskując nienawiść w oczach, skłonił się i zrobił, co mu przykazano. Ascalante ponownie napił się wina. Pod zdobnymi wieżycami wschodził świt, purpurowy niczym krew. Rozdział drugi. Kiedy byłem wojownikiem, dzwoniły gongi. Pod nogi mego konia sypano złoty pył. Teraz jestem wielkim królem, a poddani chcą mnie zdradzić. Mam truciznę w kielichu, a w plecach sztylety. Droga królów. Ogromna, wysoka komnata ozdobiona była bogatymi arrasami na szlifowanych i obitych draperiami ścianach. Alabastrową podłogę wyścielały grube dywany, a na suficie widniały zawiłe płaskorzeźby i srebrne ornamenty. Za wysadzanym złotym biurkiem z kości słoniowej siedział człowiek, którego szerokie ramiona i ogorzała skóra wydawały się nie na miejscu w tym wykwintnym otoczeniu. Wydawał się być raczej dzieckiem słońca, wiatru i wyżyn z dalekich stron. Najlżejszy ruch ukazywał stalowe mięśnie połączone z bystrym umysłem i sprawnością właściwą urodzonemu wojownikowi. Zachowanie jego nie było w żadnej mierze wyrachowane. Nie przejawiał nim ani rozwagi, ani umiaru. Potrafił siedzieć nieruchomo, niczym statua z brązu, ale też poruszać się czujnie, ze zręcznością i szybkością kota, co powodowało, że nawet spojrzeniem trudno było za nim nadążyć. Odziany był w bogate szaty, lecz o prostym kroju. Nie nosił pierścieni ani innych ozdób, a jedynie srebrną przepaskę na czarnych, prostych włosach. Odłożył złote pióro, którym skrobał coś mozolnie na woskowanym papirusie, oparł pięści na podbródek i utkwił zazdrośnie gorejące niebieskie oczy w stojącym przed nim człowieku, który zajęty był sznurowaniem drogocennej zbroi i gwizdał beztrosko, co było dość niezwykłym zachowaniem, zważywszy na obecność króla. Prospero, powiedział człowiek za stołem. Te wszystkie sprawy związane z rządzeniem nużą mnie bardziej niż którakolwiek z moich walk. To wszystko gra, Conanie, odparł ciemnooki Poitańczyk. Jesteś królem, więc musisz postępować jak król. Chciałbym udać się z tobą do Nemedii, rzekł z zazdrością Conan. Wydaje mi się, że minęły wieki, odkąd dosiadałem konia, ale Publius mówi, że coś dzieje się w mieście. Coś, co wymaga mojej obecności. Diabli z nim! Nie trudno było obalić starą dynastię. Kontynuował z zaufaniem, właściwym bliskim sobie ludziom. Choć wtedy wydawało się to prawie niemożliwe. Kiedy patrzę na życie, jakie wiodłem wcześniej, życie wojownika, cały ten znój rządzenia, morderstwa, intrygi wydają się tylko snem. Nie potrafię spojrzeć w przyszłość zbyt daleko, Prospero. Kiedy Numedide spadł u mych stóp i włożyłem na głowę jego koronę, był to szczyt moich marzeń.
Byłem gotów na to, by zasiąść na tronie, ale nie na to, by rządzić. W dawnych czasach wszystko, czego potrzebowałem, to ostry miecz i świadomość, kto jest moim wrogiem. Teraz nic nie jest proste, a mój miecz stał się bezużyteczny. Kiedy pokonałem Numedidesa, traktowano mnie jak wybawcę. Teraz ludzie plują na widok mojego cienia. Postawili tej świni posąg w świątyni Mitry. Płaczą i modlą się przed nim. Czczą go jak świętego, łaskawego monarchę, który zginął z rąk krwawego barbarzyńcy. Kiedy jako najemnik wiodłem akwilońską armię do zwycięstwa, nikt nie pamiętał, że jestem obcy. A teraz nie mogą mi tego wybaczyć. W świątyni Mitry, których jego kat oślepił ich i okaleczył, których synowie ginęli w jego lochach, a żony i córki zostały zamknięte w jego haremie. Kapryśni głupcy. To w dużej mierze sprawka Rinaldo. Odparł Prospero, ściągając ciaśniej pas. Śpiewa pieśni, które mieszają ludziom w głowach. Powieś go na najwyższej wieży w mieście w stroju kuglarza. Niech zabawia sępy. Conan potrząsnął głową. Nie, Prospero. On jest poza moim zasięgiem. Wielki poeta jest potężniejszy niż jakikolwiek król, a jego pieśni są silniejsze niż moja władza. Kiedy śpiewał dla mnie, prawie wyrwał mi serce. Ja umrę i zostanę zapomniany, lecz pieśni Rinaldo będą żyć wiecznie. W tym coś się kryje, Prospero. Kontynuował król, a w jego oczach pojawił się cień wątpliwości. Ma to jakiś ukryty sens, którego nie jesteśmy świadomi. Czuję to tak samo, jak w młodości wyczuwałem tygrysa przyczajonego w wysokiej trawie. Dziwny, bezimienny niepokój panuje w królestwie. Wyczuwam to niczym myśliwy, który przysiada przy ogniu w środku lasu. Słyszy nieuchwytny szelest kroków w ciemności i niemal widzi błysk płonących oczu. Gdybym miał w ręku coś namacalnego, dowód, który mógłbym rozłupać mieczem. Mówię ci, to nie przypadek, że Piktowie od niedawna tak dziko atakują pogranicze, a Bossończycy poprosili o pomoc, by ich w końcu przegnać. Powinienem był pojechać tam z moimi oddziałami. Publius obawiał się, że jak tylko opuścisz miasto, zostaniesz porwany i zamordowany. Odparł Prospero, wygładzając na srebrnej zbroi jedwabną pelerynę i podziwiając swoje odbicie w błyszczącym zwierciadle. Dlatego nalegał, byś pozostał w mieście. Twoje podejrzenia to wytwór barbarzyńskiej wyobraźni. A niech gadają. Najemnicy są po naszej stronie, podobnie czarne smoki, a każdy łotrzyk w Poitanii jest ci ślepo oddany. Jedynym niebezpieczeństwem jest zamach, ale przecież nie sposób go przeprowadzić, skoro straż Gwardii Imperialnej strzeże cię dzień i noc. Nad czym pracujesz? Nad mapą, odparł dumnie Conan. Dworskie mapy państw południa, wschodu i zachodu są bardzo dokładne, czego nie można powiedzieć o planach krajów północy. Sam je przygotowuję. O, tu jest Cymeria, gdzie się urodziłem. A tu Asgard i Vanheim. Prospero rzucił okiem na mapę. Na Mitrę byłem niemal całkowicie przekonany, że te kraje istnieją tylko w legendach. Conan zaśmiał się dziko, mimochodem dotykając blizn na ogorzałej twarzy. Gdybyś spędził dzieciństwo na północnej granicy Cymerii, wiedziałbyś, że są prawdziwe. Asgard leży na północ, a Vanheim na północny zachód od Cymerii. Na tych pograniczach toczy się nieustanna walka. Jakie plemiona tam zamieszkują? Zapytał Prospero. To ludzie wysokiego wzrostu, o blond włosach i niebieskich oczach. Ich bogiem jest Ymir, olbrzym z lodu, a każde plemię ma własnego króla. Są dzicy i nieprzewidywalni. Biją się całymi dniami i lubią piwo, a nocami z oddali słychać ich dzikie pieśni. W takim razie jesteś do nich podobny, roześmiał się Prospero. Śmiejesz się z głębi serca, pijesz dużo, a twój śpiew przypomina ryk zwierzęcia. Wszyscy Cymeryjczycy, których dotąd spotkałem, pili tylko wodę. Nigdy się nie uśmiechali i śpiewali ponure pieśni. Może to wina tego miejsca? Odparł król. Nie ma bardziej ponurej krainy.
górzystej, pełnej ciemnych lasów. Niebo jest tam niemal zawsze szare, a wiatry w dolinach zawodzą upiornie. Trudno się zatem dziwić, że ludzie wyrastają tam na ponuraków, rzekł Prospero wzruszając ramionami. Pomyślał o błękitnych, leniwych rzekach i skąpanych w promieniach słońca radosnych równinach Poidanii, najbardziej wysuniętej na południe prowincji Aquilonii. Nie myślą o przyszłości i nie znają nadziei, powiedział Conan. Ich bogowie to Krom i jego mroczna rasa. Oni rządzą tym wiecznie zamglonym miejscem bez słońca. To prawdziwa kraina umarłych. Na Mitrę zachowanie Aesirów jest mi dużo bliższe. Cóż, uśmiechnął się Prospero. Jesteś teraz daleko od ciemnych wzgórz Cymerii. Muszę już iść. Wypiję na dworze Numy kielich białego numedyjskiego wina za twoje zdrowie. Niech tak będzie, mruknął król. Ale tancerki Numy, całuj tylko we własnym imieniu, żebyś nie wywołał wojny. Jego donośny śmiech długo jeszcze niósł się za Prosperem. Rozdział trzeci. Wielki Set śpi skulony w lochach piramid. W cieniu grobów tańczy jego śniady lud. Wymawiam słowo z sekretnych czar, co nie znają słońca. Mój jedyny o świetlistych łuskach. Daj niewolnika mojej nienawiści. Słońce zachodziło, malując na granatowo-zielonej ścianie lasu złociste wzory. Niknące promienie igrały na grubych, drogocennych łańcuchach, które Dionys Attalus okręcał wokół pulchnej dłoni, siedząc w ogrodzie pełnym kwiatów i kwitnących drzew. Wtłoczył tłuste ciało w marmurowe krzesło i rozglądał się ukradkiem, jakby spodziewał się szpiega. Wiotkie gałęzie rzucały na niego długi cień. W pobliżu szemrała fontanna, dołączając się do nieistniejącej symfonii innych, stojących w dalszych częściach ogrodu. Dionowi towarzyszyła tylko ciemnoskóra postać, rozciągnięta na marmurowej ławie tuż obok niego. Niewolnik przyglądał się baronowi ciemnymi oczyma. Dion zdawał się tego nie dostrzegać. Słyszał, że Ascalante bardzo mu ufał, ale jak wielu bogaczy, Dion poświęcał niewiele uwagi ludziom niższego stanu. Nie musisz się tak denerwować, powiedział Tutchamon. Spisek na pewno się powiedzie. Ascalante, jak każdy, może popełnić błąd. Warknął Dion, pocąc się na samą myśl o porażce. Nie on, wykrzywił się dziko Stygijczyk. W przeciwnym razie nie byłbym jego niewolnikiem, lecz panem. O czym ty mówisz? Spytał z pogardą Dion, nie skupiając się szczególnie na rozmowie. Tutchamon zmrużył oczy. Mimo żelaznej samokontroli, długo skrywana hańba sprawiała, że bliski był wybuchnąć nienawiścią i gniewem. Gotów był skorzystać z każdej, najmniejszej nawet szansy. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że Dion nie widział w nim człowieka z krwi i kości, tylko niewolnika, a więc stworzenie niewarte uwagi. Posłuchaj, panie, powiedział Tot, niebawem będziesz królem. Nie znasz jednak Ascalante. Kiedy Conan zginie, nie możesz mu ufać, ale jeżeli obiecasz mnie chronić, gdy dojdziesz do władzy, pomogę ci. Byłem kiedyś wielkim czarownikiem południa. Ludzie mówili o mnie jak o Ramonie. Król Cesfon ze Stygi uczynił mi wielki honor, wynosząc ponad innych magów. Nienawidzili mnie, ale bali się, bowiem kontrolowałem duchy z zewnętrznej otchłani, które stawiały się na moje wezwanie. Na Seta, moi wrogowie każdej nocy mogli obudzić się ze szponami demona na gardle. Uprawiałem straszliwą, czarną magię dzięki wężowemu pierścieniowi Seta. Znalazłem go w cienistym grobowcu głęboko pod ziemią. Został tam ukryty, zanim pierwszy człowiek wypełł z błotnistego morza. Ale ktoś ukradł mój pierścień i straciłem swą moc. Magowie powstali przeciw mnie i musiałem uciekać, by ocalić życie. Podróżowałem z karawaną przez Kot w przebraniu poganiacza wielbłądów, kiedy napadła nas banda Ascalante.
wszyscy zginęli. Ja ocalałem, zdradzając mu swoją prawdziwą tożsamość i przyrzekając, że będę mu służył. Ciężka to niewola. Aby zniewolić mnie do końca, napisał manuskrypt, w którym ujawnia, kim jestem, zapieczętował go i złożył w ręce eremity, który zamieszkuje południowe granice Kot. Nie mogę zatem zabić Ascalante ani wydać go wrogom, bo wtedy pustelnik otworzy manuskrypt i zaniesie do Stygi wieść, że żyje. Tod wzdrygnął się ponownie, a jego ciemna skóra przybrała szarawy odcień. Ludzie w Akwilonii mnie nie znają, powiedział. Ale jeśli moi wrogowie ze Stygi dowiedzą się, gdzie jestem, pół świata, które nas dzieli, nie wystarczy, by uchronić mnie od zagłady, która zgniotłaby duszę brązowego posągu. Tylko król może mi dać schronienie w pałacu strzeżonym przez gwardię. Dlatego powierzam ci mój sekret i namawiam, byś zawarł ze mną pakt. Ja wspomogę cię wiedzą, ty zaś dasz mi schronienie. A kiedy w końcu znajdę pierścień... Pierścień? Pierścień? Pogrążony we własnych myślach, Dion nie słuchał słów niewolnika. Tod nie zdawał sobie sprawy, jakim egoistą jest baron. Dotarło do niego tylko ostatnie słowo. Pierścień? Powtórzył. To przypomina mi o moim szczęśliwym pierścieniu. Dostałem go od szemickiego złodzieja, który przysięgał, iż ukradł go magowi daleko na południu i że przyniesie mi szczęście. Dobrze mu zapłaciłem, Mitra sam wie. Na bogów, potrzebuję całego szczęścia świata, biorąc udział w krwawym spisku Volmany i Ascalante. Poszukam pierścienia. Tod podskoczył i krew napłynęła mu do twarzy ciemnym rumieńcem. Jego oczy zapłonęły gwałtownie, zdał sobie bowiem sprawę, z jakim kompletnym głupcem ma do czynienia. Dion nie zwracał na niego uwagi. Otworzył skrytkę w marmurowym siedzisku i przez moment grzebał w stosie bezużytecznych ozdób. Barbarzyńskich amuletów, kawałków kości, tandetnej biżuterii i wszystkich tych przedmiotów, których kolekcjonowanie dyktowała mu jego przesądna natura. A, tu jest! Triumfalnie podniósł przedziwny pierścień. Wykonany był z metalu podobnego do miedzi. Wyglądał jak pokryty łuskami zwinięty trzykrotnie wąż z ogonem w pysku. Oczy były wysadzane żółtymi, mieniącymi się przygaszonym blaskiem klejnotami. Tutamon krzyknął, jak rażony piorunem. Dion odwrócił się i zbladł. Oczy niewolnika gorzały, jego usta były rozwarte, a potężne, ciemne dłonie wyciągnięte niczym szpony. Pierścień! Naseta! Mój pierścień! Zachrypiał. Ten, który mi ukradli! Stal zabłysła w dłoni Stygijczyka i jednym zamachem potężnych, ogorzałych ramion pchnął sztylet w tłuste ciało barona. Jego wysoki i przenikliwy wrzask przeszedł w bulgot i opasłe cielsko padło niczym bezkształtna masa. Głupiec umarł w dzikim przerażeniu, nawet w ostatniej chwili nie zdając sobie sprawy dlaczego. Tod odrzucił trupa na bok i zapominając o nim zupełnie chwycił oburącz pierścień. Jego oczy gorzały przerażającym ogniem. Mój pierścień, szeptał podniecony. Moja moc! Nawet nie wiedział, ile czasu spędził pochylony nad przeklętym przedmiotem, nieruchomy niby posąg, kłonąc diabelską aurę w głąb czarnej duszy. Kiedy otrząsnął się z zamyślenia i wrócił z mrocznych otchłani, wstawał już księżyc. Marmurowe siedzisko rzucało długi cień. U jego stóp leżał martwy lord Attalus. Już nigdy więcej, Ascalante. Nigdy więcej, szepnął Stygijczyk, a jego oczy w ciemności płonęły czerwienią, niby oczy wampira. Pochylił się i potarł oczy węża krwią swojej ofiary. Żółte kamienie pokryła purpurowa maska. Zamknij oczy, mistyczny wężu, zaintonował mrożącym krew w żyłach szeptem. Zamknij oczy na światło księżyca i otwórz je w mroku otchłani. Co widzisz, o wężu Seta? Kogo przywołujesz z ciemności nocy? Czyje to cienie padają na niknące światło? Przywołaj ich do mnie, o wężu Seta. Gładząc łuski specyficznym kolistym ruchem palców,
Zniżał głos coraz bardziej, szepcząc imiona demonów i odrażające zaklęcia, zapomniane już na całym świecie z wyjątkiem ponurych terenów ciemnej Stygii, gdzie straszliwe potwory wciąż jeszcze przemykają w cieniu katakumb. Powietrze wokół niego zawirowało, jakby jakaś istota próbowała wyłonić się na powierzchnię. Z otwartych drzwi owiał go mroźny wiatr. Todd poczuł czyjąś obecność za plecami, ale nie obejrzał się. Utkwił nieruchome spojrzenie w spowitym księżycową poświatą marmurze, na którym majaczył mglisty cień. W miarę jak kontynuował zaklęcia, cień stawał się większy i wyraźniejszy. W końcu przybrał straszliwy kształt jakby olbrzymiego pawiana, jaki nigdy nie stąpał po ziemi, nawet w Stygii. Todd, w dalszym ciągu nie patrząc za siebie, wyciągnął z zapasa sandał swojego pana, noszony tam zawsze w nikłej nadziei, że kiedyś w końcu go użyje, i rzucił za siebie. Obejrzyj go dobrze, niewolniku pierścienia, wykrzyknął. Znajdź tego, kto go nosił, i zniszcz. Spójrz w jego oczy i rozerwij duszę, zanim rozedrzesz gardło. Zabij go i wszystkich razem z nim, wołał w ślepej pasji Todd. Dostrzegł na ścianie, jak cień potwora zniża zdeformowaną głowę i wietrzy niby paskudny ogar. W końcu odwrócił się i rozmył, niczym wiatr między drzewami. Stygijczyk w szalonej egzaltacji wyrzucił w górę ramiona, a jego oczy i zęby błyszczały w świetle księżyca. Pilnujący murów miasta strażnik gwardii krzyknął z przerażenia, kiedy olbrzymi, czarny cień o płonących oczach pojawił się na blankach i przemknął obok niego ze świstem wiatru. Ale zniknął tak szybko, że przestraszony wojownik pozostał na straży, myśląc, że było to przewidzenie. Rozdział 4. Kiedy świat był młody, a ludzie słabi, demony nocy wolne wyszły z otchłani. Wojowałem z Setem, trucizną upas, ogniem i mieczem. Teraz, kiedy śpię w czarnym sercu góry i kolejne wieki koszą swoje żniwo, czy zapomnisz tego, który walczył z wężem, a kto wybawił ludzką duszę? Król Conan spał sam w wielkiej komnacie z wysokim złotym sklepieniem. We śnie poprzez wirującą szarą mgłę usłyszał dziwne wezwanie, dalekie i niewyraźne. Chociaż go nie zrozumiał, nie sposób było go ignorować. Z mieczem w dłoni szedł przez sine opary, jakby przedzierał się przez chmury. W miarę jak się zbliżał, głos stawał się wyraźniejszy. W końcu zrozumiał wymawiane słowo. Było to jego własne imię, wypowiadane w otchłani czasu czy przestrzeni. Mgła uniosła się i Cymeryjczyk zobaczył, że znajduje się w wielkim ciemnym korytarzu, wykutym w solidnym czarnym kamieniu. Choć tunel nie był oświetlony, Conan jakimś cudem widział wszystko wyraźnie. Podłoga, sufit i ściany błyszczały, dokładnie wypolerowane, ukazując wyrzeźbione figury starożytnych herosów i na wpół zapomnianych bogów. Zadrżał, zobaczywszy ogromne, cieniste kontury bezimiennych przodków. Zdawał sobie bowiem sprawę, że stopa śmiertelnika nie stanęła w tym miejscu od wieków. Wyszedł na wykute w solidnej skale szerokie schody, o ścianach zdobionych magicznymi symbolami tak dawnymi i przerażającymi, że przez ciało króla przeszedł dreszcz. Na każdym stopniu widniała bluźniercza figura pradawnego węża Seta, tak, że z każdym swoim krokiem deptał mu głowę, tak jak to było zamierzone od najdawniejszych czasów. Mimo to nie czuł strachu. Lecz oto zawołał go głos i w końcu poprzez nieprzeniknioną dla jego ludzkich oczu ciemność doszedł do tajemniczej krypty. Zobaczył niewyraźną postać z białą brodą siedzącą na nagrobnej płycie. Włosy stanęły mu dęba. Chwycił za miecz, ale w tym momencie postać przemówiła mrocznym głosem. Człowiecze, czy poznajesz mnie? Nie, Nakroma, przysiągł król.
Człowiecze! Odparł starzec. Ja, Epimetreus. Ale mędrzec Epimetreus nie żyje od 15 wieków, wyjąkał Conan. Słuchaj! Przemówił rozkazująco. Jak kamień rzucony do ciemnego jeziora tworzy kręgi niesione do najdalszych brzegów, tak wydarzenia w niewidzialnym świecie, niby fale, przerwały mój sen. Dobrze cię naznaczyły, Conanie z Cymerii. Nosisz znamie potężnych wydarzeń i wielkich czynów, ale nad krajem wisi Fatum, naprzeciw któremu twój miecz nic nie wskóra. Mówisz zagadkami, powiedział król z niepokojem. Pozwól mi ujrzeć mego wroga, a rozłupię mu czaszkę. Barbarzyńska siła pomoże ci w starciu z przeciwnikami z krwi i kości, odparł starzec. Nie przed ludźmi muszę cię osłaniać. Istnieją ciemne światy, niepojęte dla człowieka, w których czają się bezkształtne potwory. Mogą zostać przywołane z nicości przez diabelskich magów i przybierając materialną postać, niszczyć i zabijać. W twym domu, królu, jest wąż. Przybyły ze Stygii gad o nieprzeniknionej duszy, biegły w wiedzy tajemnej. Niczym człowiek śniący o wężu, który pełznie nieopodal, poczułem obecność demona Seta, upojonego straszliwą władzą. Ciosy, które wymierza swym wrogom, mogą zniszczyć królestwo. Wezwałem cię do siebie, aby dać ci broń przeciw niemu i jego piekielnym towarzyszom. Ale dlaczego mnie? Spytał zdziwiony Conan. Ludzie powiadają, że śpisz w czarnym sercu Golamiry, skąd w chwili potrzeby wysyłasz ducha na niewidzialnych skrzydłach, by pomóc Aquilonii. A ja? Ja jestem tylko barbarzyńcą. Nie trap się ty. Nadnaturalny głos rozbrzmiał w olbrzymiej, cienistej jaskini. Twój los i los Aquilonii to jedno. Wielkie rzeczy kształtują się w łonie przeznaczenia i żaden rządny krwi czarnoksiężnik nie stanie na drodze przeznaczenia Imperium. Wieki temu Set owinął się wokół świata, jak pyton wokół swojej ofiary. Walczyłem z nim całe swoje życie, długie jak życie trzech ludzkich istot. Ściągnąłem go w mrok tajemniczego południa, ale w Stygii ludzie wciąż jeszcze czczą tego demona nad demonem. Jak zwalczyłem Seta, tak zwalczam jego wyznawców, czcicieli i pomocników. Dobądź miecza. Tak też Conan uczynił, ciekaw co zrobi starzec. Ten kościstym palcem wykreślił na wielkim mieczu, tuż obok ciężkiego srebrnego jelca, dziwny symbol. Znak gorzał w ciemności niby jasny płomień i nagle krypta, grób i starzec zniknęli. Zdumiony Conan wyskoczył z łoża. Kiedy tak stał, zaskoczony niecodziennym snem, zdał sobie sprawę, że trzyma w dłoni swój miecz. Włosy stanęły mu dęba. Na szerokim ostrzu wyryty był symbol. Zarys Feniksa. Przypomniał sobie, że na grobie w krypcie widział podobny znak wykuty w kamieniu. Czy na pewno był to tylko posąg? Zadrżał na wspomnienie całej tej dziwnej historii. Cichy dźwięk w korytarzu na zewnątrz wyrywał go z osłupienia. Założył zbroję, by sprawdzić, co się dzieje. Znów był barbarzyńcą, podejrzliwym i czujnym, niczym osaczony szary wilk. Rozdział 5. Cóż mogę wiedzieć o złocie, kłamstwie i skarbach kultury? Ja, który zrodziłem się na nagiej ziemi i pod gołym niebem, milknie filozofia, kiedy miecz śpiewa. Ruszajcie i gińcie. Byłem człowiekiem, nim zostałem królem. Droga królów. W ciszy spowijającej korytarz Pałacu Królewskiego pojawiło się 20 rozglądających się ukradkiem postaci. Nagie lub obute w miękką skórę stopy nie wydawały żadnych dźwięków, ani na grubym dywanie, ani na gołej marmurowej posadzce.
Pochodnie umieszczone w niszach wzdłuż korytarzy odbijały się w sztyletach, mieczach i ostrym toporze. Spokój wszyscy! Syknął Ascalante. Kto wydaje ten przeklęty, głośny oddech, niech go wreszcie wstrzyma! Oficer nocnej straży usunął stąd większość strażników, a reszty spił, ale musimy być ostrożni. No właśnie, cofnąć się, strażnicy! Ukryli się za grupą rzeźbionych kolumn i niemal natychmiast 10 olbrzymów w czarnych zbrojach przeszło obok nich równym krokiem. Na ich twarzach malowała się wątpliwość, kiedy patrzyli na oficera, który zabierał ich z miejsca służby. Oficer był blady. Przechodząc obok kryjówki spiskowców, otarł trzęsącą się ręką pot z czoła. Był młody i zdrada króla nie przychodziła mu łatwo. Przeklinał w myślach swoją próżność, która sprawiła, że zadłużył się u lichwiarzy i uczyniła zeń marionetkę w rękach zdradliwych polityków. Gwardziści przemaszerowali, pobrzękując bronią i zniknęli na końcu korytarza. Dobrze, uśmiechnął się Ascalante. Conan śpi niestrzeżony. Szybko! Jeśli przyłapią nas w jego sypialni, jesteśmy zgubieni. A martwego króla nikt nie będzie bronił. Tak, tak, pośpieszmy się! Krzyknął Rinaldo, a w jego błękitnych oczach odbijał się miecz, którym wymachiwał nad głową. To ostrze jest spragnione krwi. Słyszę już, jak zbierają się sępy. Naprzód! Lotem błyskawicy przebiegli przez korytarz i zatrzymali się przed zdobionymi drzwiami, na których widniał królewski smok, symbol Aquilonii. Gromelu! Warknął Ascalante. Wyważ mi te drzwi! Olbrzym wziął głęboki oddech i rzucił się z impetem na potężne wrota, które zaskrzypiały i ugięły się od ciosu. Gromel skulił się i uderzył ponownie. Drzwi pękły i załamały się do wewnątrz. Do środka! Zagrzmiał Ascalante, pragnąc jak najszybciej zrealizować swoje zamierzenia. Do środka! Krzyknął Rinaldo. Śmierć tyranowi! Szybko się jednak zatrzymali. Ciężki cios spadł na plecy Ascalante i powalił go, a wielkie szpony zatopiły się w jego ciele. Skręcając się desperacko pod napastnikiem, odwrócił głowę i ujrzał pysk pochylającej się nad nim potwornej bestii nie z tego świata. Jej ociekające śliną czarne kły były tuż przy jego gardle, a błysk żółtych oczu paraliżował członki tak samo, jak zabójczy wiatr powala młode zboże. Ohyda potwora była niewyobrażalna. Przypominał demoniczną i prastarą mumię ożywioną jakąś ciemną siłą. We wstrętnych rysach było jednak coś znajomego, jakieś dziwne podobieństwo do niewolnika Ascalanty, Thoth-Amona. Cały cynizm opuścił go w końcu i mężczyzna wyzionął ducha z upiornym wrzaskiem, zanim zaślinione szczęki zdołały go dotknąć. Conan, strząsając krople krwi z oczu, patrzył jak skamieniały. W pierwszej chwili pomyślał, że to wielki czarny pies stoi nad wyciągniętym ciałem buntownika. Lecz kiedy znów przejrzał na oczy, zorientował się, że to nie pies, ani żadne inne zwierzę. Podobnie jak Ascalante, krzyknął ze śmiertelnym przerażeniem, ale odsunął się od ściany i wyszedł na spotkanie potwora z uniesionym toporem. Uderzył z całą siłą napiętych mięśni, ale ostrze. Miast rozłupać pochyłą czaszkę odbiło się od niej, a siła olbrzymiego cielska odrzuciła króla przez pół komnaty. Ociekające śliną szczęki zacisnęły się na ramieniu, którym Conan osłaniał swoje gardło, ale potwór nie próbował dalej walczyć. Pod strzaskanym ramieniem króla patrzył wrogo w jego oczy tak samo, jak patrzył w oczy Ascalante, nim go zabił. Conan poczuł, jak jego dusza kurczy się, a żółte ślepia próbują wyssać ją wraz z życiem z jego ciała. Miał wrażenie, że pogrąża się w odbierającym rozum, narastającym chaosie. Jego oczy były coraz większe, aż stały się olbrzymie, i Cymeryjczyk zobaczył w nich bezdenną, bluźnierczą otchłań, pełną demonów, czyhających w mroku. Otworzył zakrwawione usta, by wykrzyczeć swoją nienawiść, lecz z jego gardła wydobył się tylko suchy skrzek. Ale przerażenie, które sparaliżowało Ascalante, Conana tylko rozwścieczyło do szaleństwa. Z nieziemskim wysiłkiem padł na wznak, nie bacząc na potworny ból rozdartego ramienia, ciągnąc bestię za sobą. Wolną ręką instynktownie namacał coś, co jego oszołomiony umysł rozpoznał jako rękojeść złamanego miecza. Odruchowo chwycił ją i najsilniej jak potrafił, wbił złamane ostrze w cielsko potwora. Weszł głęboko.
Szczęki poczwary rozwarły się w agonii i Conan oswobodził ramię z uścisku obrzydliwego pyska. Został brutalnie odrzucony na bok. Wznosząc się na łokciu, obserwował w osłupieniu konwulsję bestii. Z wielkiej rany buchała gęsta krew. Potwór w końcu znieruchomiał, wznosząc w górę przeraźliwe, martwe oczy. Conan zamrugał, zdawało mu się bowiem, że truchło zmienia się w oślizgłą, gęstą masę. Wtedy do jego uszu dotarły głosy pobudzonych dworzan i pokój zapełnili rycerze, szlachta, damy dworu. Wszyscy przekrzykiwali się i wchodzili sobie w drogę. Przybyła także gwardia czarnych smoków. Wojownicy rzucali wściekłe przekleństwa i z dłońmi na rękojeściach wykrzykiwali jakieś przekleństwa w obcych językach. Młodego oficera ze straży przy komnacie nikt nie widział. Mimo wysiłków, nigdy go nie znaleziono. Gromel, Volmana, Rinaldo, lamentował Publius, wysoki kanclerz, wciskając tłuste dłonie między trupy. Co za zdrada! Ktoś za to odpowie! Zawołajcie strażę! Straż jest tutaj, ty stary głupcze! Warknął z pogardą Palantides, dowódca czarnych smoków, zapominając z nerwów o randze Publiusa. Lepiej przestań się mazać i pomóż nam opatrzyć rany króla. Może wykrwawić się na śmierć. Tak, tak, zakrzyknął Publius, który był raczej człowiekiem planów niż czynów. Musimy opatrzyć jego rany. Poślijcie po wszystkich medyków na dworze. O, mój panie, co za straszliwy wstyd dla naszego miasta. Żyjesz jeszcze, panie? Wina! Wydyszał król z łoża, na którego przeniesiono. Służący przynieśli kielich do jego skrwawionych warg, a on pił jak ktoś na wpół martwy z pragnienia. Dobrze, wymamrotał opadając na poduszki. Zabijanie to przeklęta robota, wysuszająca trzewia. Powstrzymano już upływ krwi i wrodzona żywotność barbarzyńcy zaczynała dawać o sobie znać. Obejrzyjcie najpierw ranę od sztyletu na moim boku, rozkazał nadwornym medykom. Rinaldo próbował mi nim wyryć śmiertelną pieśń. Powinniśmy go byli powiesić już dawno, mamrotał Publius. Co dobrego może przynieść poeta? A to kto? Nerwowo dotknął czubkiem sandała ciała Ascalante. Na mitrę, wykrzyknął dowódca. Toż to Ascalante, niegdyś hrabia Tuny. Cóż za diabelska robota przywiodła go tu z jego nawiedzonej pustyni. Ale dlaczego on tak patrzy? Szepnął Publius. Odsunął się i wytrzeszczył oczy, a po tłustym karku przeszedł mu dreszcz. Wszyscy zamilkli, patrząc na martwego buntownika. Gdybyście zobaczyli to, co myśmy widzieli, zagrzmiał król, siadając na łóżku pomimo protestów medyków, nie bylibyście tak zdziwieni. Spójrzcie tam. Głos uwiązł mu w gardle, bo jego palec wskazywał tylko nagą posadzkę. Potwór zniknął. Na kroma! Zaklął Conan. Ta bestia rozpłynęła się w obrzydlistwie, które dało jej życie. Król majaczy, szepnął jeden ze szlachciców. Cymeryjczyk usłyszał to i zaniósł się barbarzyńskimi przekleństwami. Na Badba, Morrigan, Mache i Nemaina, zakończył gniewnie. Jestem przy zdrowych zmysłach. To było jakby skrzyżowanie stygijskiej mumii i pawiana. Weszło przez drzwi, a większość spiskowców uciekła w przerażeniu. Zabiło Ascalante, który był o krok od przeszycia mnie mieczem. Potem zabrało się za mnie, ale ja zadałem mu śmierć. Jak? Nie pojmuję, bo mój topór odbił się odeń jak od skały. Ale myślę, że mędrzec Epimetreus miał w tym pewien udział. Słuchajcie, wspomina Epetrimeusa, martwego od 15 stuleci, szeptali między sobą. Na Emira, zagrzmiał król. Tej nocy rozmawiałem z Epetrimeusem. Wezwał mnie we śnie. Szedłem przez korytarz czarnego kamienia ze starymi bogami wyrytymi na ścianach, po kamiennych schodach, o stopniach z konturami Seta, aż dotarłem do krypty z Feniksem wyrytym na nagrobnym kamieniu. W imię Mitry, zamilknij, panie! Krzyknął wysoki kapłan Mitry, a jego twarz poszarzała. Conan odrzucił na bok swą zmierzwioną grzywę, a jego głos był potężny, niczym ryk podrażnionego lwa.
Czy jestem niewolnikiem, by zamykać usta na twój rozkaz? Ależ nie, skąd, mój panie? Wysoki kapłan drżał, ale nie ze strachu przed królewskim gniewem. Nie chciałem cię urazić. Pochylił się nad głową króla, by nikt inny nie usłyszał jego szeptu. Królu, to są sprawy przekraczające ludzkie pojmowanie. Tylko wewnętrzny krąg kapłanów zna czarny, kamienny korytarz rzeźbiony nieznanymi rękami w czarnym sercu góry Golamiry i grób strzeżony przez Feniksa, gdzie 15 wieków temu złożono na spoczynek Epimetreusa. Od tego czasu żaden żywy człowiek nie wszedł do krypty, gdyż jego kapłani po umieszczeniu mędrca w sarkofagu zamurowali wejście, by nikt tam nie trafił. Dziś nawet wysocy kapłani nie wiedzą, gdzie ono się znajduje. Tylko ustny przekaz mówi o miejscu pochówku Epitrimeusa w czarnym sercu Golamiry. Strzegą go zazdrośnie wysocy kapłani i przekazują ustnie garstce wybranych. To jedna z tajemnic, na których opiera się kult Mitry. Nie mogę powiedzieć, za sprawą jakiej magii Epimetreus przywiódł mnie do siebie, odparł Conan. Ale rozmawiałem z nim, a on wyrył znak na moim mieczu. Dlaczego zaś ten znak niesie śmierć demonom, a nijaka magia kryje się za nim? Tego nie wiem. Ale choć ostrze pękło na hełmie Gromla, jego fragment był wystarczająco długi, by zabić potwora. Pozwól, królu, że zobaczę twój miecz, szepnął wysoki kapłan przez zaciśnięte gardło. Conan sięgnął po broń. Kapłan krzyknął i upadł na kolana. Mitra strzeże nas przed mocami ciemności, zachłysnął się. Król naprawdę rozmawiał z Epitrimeusem tej nocy. Ten sekretny znak na mieczu mógł zostawić tylko on. To emblemat nieśmiertelnego Feniksa, który zawsze powstaje na nowo ze swego grobu. Szybko, świeca! Spójrzmy raz jeszcze na miejsce, gdzie, jak mówi król, padł demon. Było to w cieniu zniszczonego parawanu. Odsunięto go i światło świecy zalało podłogę. Między obecnymi w komnacie ludźmi zaległa przeraźliwa cisza. Po chwili niektórzy padali na kolana wzywając imię Mitry, a inni uciekali z krzykiem. Na posadzce, w miejscu, w którym skonał potwór, widniała niczym cień szeroka, ciemna plama, której nie można było zmyć. Bestia zostawiła swój krwawy ślad i nie był to ślad istoty z tego świata. Przerażająca i ponura zastygła niczym posąg jednego ze straszliwych bogów, przycupniętych na cienistych ołtarzach, w mrocznych świątyniach ciemnego kraju Stygii.